Kim był mój tata? Mógłbym jeszcze powiedzieć, że był złotą rączką. W naszym takim słownictwie dla wszystkich wiadomo, co to znaczy. Potrafił zrobić wszystko. Wyuczył się zawodu ślusarza maszynowego. Następnie zrobił pozwolenie obsługi kotłów ciśnieniowych. Następnie był jednym z nielicznych, który uzyskał prawo prowadzenia pojazdów mechanicznych. Następnie miał pozwolenie prowadzenia dorożek konnych. Następnie był budowlańcem, bo budował dwa domy własnoręcznie, w tym sensie własnoręcznie, że rzeczywiście i projekt, i budowa była jego siłami. Potrzebny był tylko ktoś, kto podbijał pieczątki. Dlatego dzisiaj, chcąc mówić o moim tacie, to ciągle chciałbym jednak podkreślać to, że był prostym człowiekiem. Tak wyglądał w latach młodości. W wieku 21 lat, jak Państwo widzicie na tym świadectwie, zdobył uprawnienia obsługi kotłów ciśnieniowych, bo pracował w Trzebini, obsługując taki kocioł. Następnie zrobił uprawnienia kierowcy i to jest prawo, pozwolenie na prowadzenie samochodów. Dostąpił, myślę, że dla takiego prostego człowieka dużego zaszczytu, bo zaraz po, w tym samym roku, 8 maja, uzyskał prawo prowadzenia pojazdów mechanicznych i w tym samym roku został zatrudniony u starosty powiatu krakowskiego jako kierowca osobisty. No i pracował tam niedługo. Dlaczego? I tutaj chciałbym coś powiedzieć, znowu bardzo takiego osobistego. Tydzień temu u nas w Nowej Hucie w zborze miał kazanie brat Darek Lazar i mówił o miłości między oblubieńcem i oblubienicą na temat pieśni nad pieśniami. Ten tekst jest o tyle ważny, że przez długi okres czasu zastanawiałem się, dlaczego mój tata tak postąpił, jak zaraz opowiem. Otóż mój tata podjął decyzję chrztu i ochrzcił się 3 stycznia 1935 roku. 3 stycznia. Ochrzcił się w Białusze. To zdjęcie, które teraz Państwo widzicie, to jest Białucha. Ja to zdjęcie robiłem przedwczoraj. Nie wiedziałem, bo tak też zrobiłbym w czasie zimy. Ale zastanawiałem się, bo wiem, że starszy zboru, brat Franciszek Cybura, poszedł z moim tatą i z pastorem. Nie wiem, czy więcej było ze zboru osób, nie wiem o tym, ale poszedł z siekierą. I w tej Białusze wycinali otwór w lodzie, bo był widocznie wtedy mróz. To dla mnie było wielkim zaskoczeniem i zarazem zastanawiałem się dlaczego. Dlaczego nie mógł poczekać miesiąc, dwa czy do wakacji. I to kazanie brata Darka mi to uświadomiło, bo oblubienica szuka oblubieńca i mówi tak: gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co mu macie powiedzieć?
że jestem chora z miłości. Ja to dopiero te słowa skojarzyłem właśnie tydzień temu. Musiał być tata chory z miłości do Jezusa, że podjął decyzję chrztu 3 stycznia. Był to widocznie dziwny chrzest i znowu może dla odskoczni tematu, jak ja z kolei chrzciłem się w sierpniu, w bardzo ładną pogodę, w takim jeziorku na Śląsku, ale byłem tak przejęty chrztem, że nie myślałem o zmianie bielizny, nie myślałem o niczym. I kiedy po chrzcie wyszliśmy z wody, wszyscyśmy się rozjeżdżali i ja wsiadłem w tramwaj, nie mając bielizny na zmianę, ubrałem spodnie, a w tramwaju wszyscy się patrzyli i tak pokazywali, no bo ja cały byłem mokry, więc wszyscy myśleli, że się posikałem. Ale dziwny chrzest miała również Ola i Paweł. To był chrzest w Wiśle 7 lipca. Wcześniej była ogromna burza. Woda była niesamowicie zimna. Proszę zobaczyć, że pastorzy i przygotowani do chrztu 49 osób się wtedy chrzciło. Ci wszyscy musieli przesuwać się po linach, a wiem z kolei, że pastorzy malowali się kremem, żeby utrzymać niedługi okres czasu, bo pastorów było kilku, więc ten chrzest dosyć szybko trwał. Wrócimy jednak do sprawy pracy u starosty. Ponieważ prawo jazdy ojciec uzyskał w 1934 roku, 8 maja, ochrzcił się 3 stycznia, w związku z tym poprosił o wolną sobotę. I z bardzo prestiżowej, dobrze płatnej pracy wyszły nici, po kilku miesiącach został zwolniony. W związku z tym musiał się czymś innym zająć. Uzyskał pozwolenie obsługi walców. Zaczął pracować w drogówce, walcując drogi. I w pewnym momencie zatrzymywali się, mieli taką budę i ktoś musiał pilnować w nocy, mieć dyżur, żeby nie pokradł ktoś elementów drogowych. Więc tam się ci wszyscy pracownicy kolejno zmieniali. No i kiedy w pewnym miejscu ten barakowóz zatrzymał się, kierownik budowy poprosił mojego tatę, mówi: słuchaj, Kuba, ja mam dzisiaj dyżur, powinienem tutaj spać, pilnować tego, ale ja mam bardzo jakąś ważną sprawę, bardzo bym cię prosił, żebyś mnie zastąpił. No i tata się bez niczego zgodził. No i pełnił ten dyżur punktualnie o 12 w nocy. Tata zobaczył, że przez ogrodzenie wychodzi jakaś czarna dama w czarnej sukni, w czarnym kapeluszu. Podeszła do mojego taty i pyta się, która jest godzina. I w tym momencie, kiedy ona zadała to pytanie, na wieży kościelnej wybiła godzina 12. Ta dama powstała chwileczkę i później się odwróciła i przez to ogrodzenie weszła z powrotem. Tata był z tym bardzo zdenerwowany, ale aż nie tak, nie wierzył w duchy, już poznał prawdę, wiedział, że
nie ma co tutaj mówić o duchach. W związku z tym nie za bardzo się opowiadał z tym, co się tam działo. Następny postój wypadł akurat w środku ogrodzenia. Tata się już zorientował, że to był cmentarz. No i z kolei następny pracownik prosił tatę, żeby ten też go zastąpił. I tata się znowu zgodził. I historia się powtórzyła ponownie z detalami. Wyszła na czarno ubrana pani, podeszła do taty. W tym momencie zadała pytanie, która godzina, i znowu wybił zegar północ. I tak się 3 razy powtórzyła sytuacja, a po kilku miesiącach się wszystko wyjaśniło. No, szajka złodziei rozkopywały groby i rabowali osoby zmarłe, ciała strumień wyjmowali i okradali. A mówię o tym, bo tata się tym nie przejmował. Był zdenerwowany pierwszego dnia, ale następne spotkania już były zupełnie inne. Po tych sprawach tata musiał uregulować swoją przynależność kościelną. I to jest bardzo ciekawy dokument, wydany w 1935 roku. Pan Jakub Sosin, ja może przeczytam, tutaj mam lepszą widoczność. Do zatwierdzającej wiadomości wystąpienie pana ze społeczności kościoła rzymskokatolickiego, a zatem, że o wstąpieniu do nowo obranego kościoła należy osobiście zgłosić odnośnemu duszpasterzowi, starosta powiatu krakowskiego w Lęk. Ciekawy dokument. Ja nie wiem, czy w tej chwili się takie dokumenty wystawia, czy nie. No i na 2 miesiące przed moim urodzeniem, to jest data 17 kwiecień 1937 rok, tata otrzymuje legitymację kolportera zborowego, a pieczątka, bo też to ciekawe, gmina wyznaniowa adwentystów dnia siódmego. Tak wyglądała. Jest członkiem społeczności ADS w Krakowie i rozpowszechnia w celach ideowych bez osobistego zysku naszą literaturę. Źródło życia po 35 groszy, sprawozdania z pól misyjnych po 50 groszy. Matko, oto dziecię twoje też po 50 groszy. Bardzo historyczny dokument. To jest dom, który tata wybudował. Zaczął go budować w 1939 roku przed wojną, przed 1 września. Kończył go w 1939 roku, ale już za okupacji. Wożąc, bo już prawie dom był cały zrobiony, tylko dachówka nie była. Dach nie był przykryty dachówką, w związku z tym tata jeździł gdzieś poza Kraków po tą dachówkę. Woził w bardzo niewielkich ilościach, bo nie wolno się było wtedy budować, nie wolno było nic robić, bo to był czas już okupacji, ale przemycał tą dachówkę właśnie z cegielni, gdzie wypalano dachówkę. Dlatego o tym mówię. Jeden mu wykręcił ręce, drugi wyciągnął bagnet, podważył bagnetem zęby, zakręcili pół litra wódki i wsadzili do gardła. Tak wpompowali pół litra wódki tacie. Po prostu weszło ze mną dwóch pastorów, pastor Chrysta i mnie zanurzyli, później mnie wyciągnęli, no i już nie miałeś wyjścia.